Zjedliśmy placek. Kierujemy się do garażu. Którą? Tutaj na ten Orlen to jest. To ty prowadź. To właśnie mój kuzyn, który się zapisał na jazdy. Całkiem dobrze mu szło dzisiaj. Bardzo dobrze mu szło nawet wręcz. Lepiej niż mi za pierwszym razem. No tak, opowiadałem o Neoteku dwójce. Ogólnie kask fajny, fajnie zbudowany. Fajna konstrukcja, przyjemny jeżeli chodzi o ergonomię, jeżeli chodzi o to jak on leży na głowie, bardzo ładnie leży, wygodnie. Wyściółka jest oczywiście wypinana i jest także bardzo wygodna. Wypinana w sensie do prania, można ją wypiąć. Jest też miękka, nie jest szorstka, tak jak miałem to w przypadku wyściółki w HJC. W tych modelach niższych to tam były takie te wyściółki dość szorstkie dla skóry i ja mam zarost, także nawet też haczyłem o tą wyściółkę zarostem. Tutaj akurat w przypadku tego kasku, wyściółki w tym kasku, było wszystko super, fantastycznie. O nie, przejazd zamknięty. Ogólnie jeżeli chodzi o dostępność przycisków, jeżeli chodzi o możliwość regulacji samego kasku, to wszystko jest tam jak najbardziej w należnym porządku. Oczywiście kask jest z kompozytu. No, jedzie pociąg. Jest dosyć twardy, ta skorupa jest mocna. No ogólnie bym na taką turystykę, touring, jakieś jeżdżenie po mieście na większy skuter czy też właśnie jakiś motocykl wyposażony w kufry, to jak najbardziej bym polecał na jakąś tam turystykę, podróżowanie. Jest sporo miejsca też, żeby na przykład przyczepić jakiś interkom. Tam raczej nie byłoby problemu, nawet jest chyba przygotowane miejsce specjalnie pod to. To jest Lidl. No dobra. O, coś tu, R6N. A myślę, że tu wjedziemy pod górę, ale spoko. No więc wszystko jest zajebiście w tym kasku, prócz tego, że no był troszkę głośny, ale to, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie ze względu na to, że nie był idealnie dopasowany do mojej głowy.